Dzień dobry Państwu, witam się z Wami 24 października 2023 roku. Mamy wtorek. Wtorków nie mogę powiedzieć, że nie lubię, ale nie przepadam za wtorkami. Jest godzina, no południe jest, słuchajcie, jadę na miasto. Muszę kupić parę rzeczy, takich głównie jedzeniowych. Odbiorę dzieciaki wcześniej, tak jak zawsze we wtorki. Dzisiaj dodatkowo Klara rozpoczyna sobie takie, że rozpoczyna, idzie pierwszy raz na zajęcia takie manualne do Domu Kultury. I to będą pierwsze zajęcia z całej reszty wszystkich zajęć, jakie na dzisiaj mamy, zaplanowane. Więc to na 15. I zanim pójdzie, to chciałabym, żeby zjadła obiad. I tak. Paweł jest w terenie, coś tam na Bolęcinie chyba jeszcze robi, czy gdzieś tam w terenie, w każdym razie w lesie. Ja natomiast, tak jak powiedziałam, jadę na miasto. No i co? O Halloween dzisiaj już nie będę mówić. Wczoraj to tam widziałam, trochę było komentarzy. No, tak jak się spodziewałam, temat Halloween jest dosyć taki dzielący ludzi. No, nie chcę być kontrowersyjny, bo nie widzę w tym jakiejś szczególnej kontrowersji, ale rzeczywiście tak się, no tak jak powiedziałam, jest dzielącym tematem. Dzielącym chyba na pół. W sensie jedni nie widzą przeszkód i traktują to jako zabawę, a inni w tym widzą coś niewłaściwego, niestosownego, szczególnie w połączeniu z wiarą, do której my się przyznajemy, że jest katolicka. No ja w tym wszystkim w ogóle nie widzę sprzeczności, nie widzę problemu, aczkolwiek rozumiem, że można mieć inne podejście. Okej. Ale wszelkie takie radykalne poglądy dla mnie są radykalne, w sensie skrajne. Mnie bardzo tak odrzucają i w ogóle boję się takich ludzi, którzy mają jakieś takie bardzo radykalne podejście do różnych spraw, bo uważam, że to jest... Znaczy boję się. To są po prostu dla mnie takie niepokojące objawy. Takich właśnie, tacy radykałowie mnie od siebie trochę odrzucają. Bo mam wrażenie, że często nie są otwarci w ogóle na żadne argumenty. Ale to nic, dobra, nie będziemy o tym gadać, niech każdy sobie tam wierzy w co chce i niech się bawi też jak ma ochotę. Ja też będę robić tak samo. No a tymczasem jadę na miasto i załatwiam sprawy, potem wracam, no i wpadamy w ten kołowrót, podczas którego już w ogóle ciężko się nagrywa, no bo potem wiecie, po pierwsze jest tempo, a po drugie, no nie są to specjalnie tematy jakieś takie interesujące do nagrywania. Wiadomo, najfajniej byłoby sobie teraz jeździć, podróżować i robić różne miłe rzeczy, no ale niestety aktualnie jest to mało możliwe, więc no jest jak jest i tyle. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy i tak krótko do przodu wybiegać i po prostu czekać na miłe chwile w niedalekiej przyszłości, nie myśleć o tym, co tam za pół roku czy za kilka miesięcy dopiero się wydarzy. Wtedy łatwiej czekać. No ale nic, gadam i gadam i niewiele z tego wynika, więc jadę. No i wrócę jeszcze dzisiaj do Was na pewno i jeszcze Wam pokażę co nieco z tego popołudnia. No, to na razie tak. Wszystkie trzy sztuki już odebrane, drodzy moi. Czekajcie sobie tutaj drzwi. O, tak chciałam. Badzia wcina podwieczorek. Ciacho. Ty ze miałaś kurtkę założyć, ty. Ja się zobaczyłam, że ja nie mam kurtki na sobie, bo jest ciepło, nie? Ja wziąłam zimową kurtkę. Wiecie? Dobra, to teraz tak. Idziemy szybko do domu. Zjadamy. Władzie śmiga z tatą do lasu. My się bierzemy za lekcję. Dużo masz zadane? Nie, tylko jedno zadanie i to takie po prostu, że tylko kolorowanie. To bomba. No i co jeszcze będziemy robić? Lecimy z Tobą najpierw na zajęcia. Najpierw, ale... nie narpiew. Ale że teraz? Po obiedzie. A później po tych zajęciach z basem? Tak. O, jak fajnie. Przyszliśmy do domu i od razu jest szybka akcja. Klara mi tutaj pomaga, chowa część zakupów. Ja odgrzewam rosół, zaraz będzie makaron do tego. Tu wstawiam trochę ryby z warzywami, zalałam to sosem pomidorowym. Mamy robię tak czasem, jak mi się bardzo spieszy. Wrzucam to do piekarnika. Mamo, słuchamy Cię. Ja się zapisałam na manualny. Przecież wiemy. I właśnie, w związku z tym, że się zapisałaś, to trzeba się spieszyć. Klara dzisiaj przyniosła zdjęcia. Tu jest zdjęcie klasowe, to nie będzie pokazywać. To jest zdjęcie Klary. No strasznie mi się... Znaczy, no nie przypadam za tymi tłami, ale zdjęcie samo w sobie jest bardzo ładne. No i Klary zdjęcia takie, o, jakieś takie jak do legitymacji czy coś, no nie? Trochę nowych gadżetów już pod kątem Halloween. Tutaj taśmy takie do dekoracji ewentualnie na bramę. No i cóż, możesz to ewentualnie zanieść do
Tutaj na dole w łazience mamy pojemnik ze środkami czystości. Możesz tam włożyć. Tutaj na dole w łazience, nie w piwnicy. A potem tą swoją kamizelkę tam z krzesła możesz na schody położyć, żebyśmy nie zapomnieli. No i działamy. Jesteśmy po obiedzie. Mateśka sobie tutaj szybko jeszcze kończy lekcję. Ja właściwie dopiero zaczęła. Ale słuchajcie, jest tak. Mam 14:45 prawie. Idziemy szybko odstawić Klarę na zajęcia. Ty chyba zobaczy. Już musisz wziąć ten worek na WF. Znaczy nie WF. Jezu, na baszę. Na WF. Musisz wziąć. A, i strój. Leć na górę i weź od razu strój dla Klary w szafę. Mogę Cię prosić? Tylko jeszcze tutaj sobie założenie. Dobra, ja Ci pomogę. Tutaj mamy rybę z warzywami, piecze nam się, więc ona zostanie na razie. Zmniejszę tylko może grzenie. I jak przyjadą chłopaki, bo nie ma ani jednego, ani drugiego. We dwóch sobie pojechali do lasu. Więc jak wrócą, to pewnie chętnie zjedzą. Nie wiem, czy rybę, ale Władka jest jeszcze rosół. No i tak, no. Tylko, że nie zapomniała powiedzieć Pawłowi, żeby sobie to wyłączył, albo że może ja zdążę przyjść, nie wiem. I jeszcze poproszę, żebyś zeszła na dół do pralni, tam są przygotowane wasze worki na was. Weź swój i Klary od razu. I moje klapki możesz też wziąć. Super! A w sumie to ja też muszę tam zajść zaraz. No więc tak, no i teraz będzie w sumie taki debiut wtorkowy z taką ilością różnych zajęć, w sensie z takiej kolejności, bo dzisiaj pierwszy raz idziemy na te zajęcia do Domu Kultury. I oczywiście zależy mi na tym, żebym zrobiła to wszystko sama po to, żebym wiedziała, czy to się da zrobić. W sensie, czy to się da wszystko ogarnąć jednej osobie. No jest to istotne, bo ja lubię być sama wystarczalna. No, jeszcze niektórzy nie zauważyli, ale to właśnie teraz jest okazja, że to wam powiem. Ja lubię być sama wystarczalna i nie lubię być zależna od tego, czy ktoś coś mi pomoże, może, zrobi, nie zrobi. Nie lubię być zależna od czyichś planów. Lubię sama sobie wszystko organizować i nad wszystkim panować. To może być dla niektórych niezrozumiałe, bo w większości ludzie lubią polegać na kimś i lubią, jak się im asystuje i się ich wyręcza, a ja tego nie lubię. Jeśli wiecie, o co mi chodzi, bo tam za czasem takie zarzuty są. Ale nic, działam i jestem niemal pewna, że dam sobie radę. Co takiego? Dobra, lecimy. Co odkryłeś, ci dziewczyno? Ty śmierdziący złodzieju, ty dzisiaj rybę mi próbowałeś ukraść i śmierdzisz rybą teraz. Ale jesteś przesłodziak. Mua. Tak, ja się z tym zgodzę. Dobra, chodźcie, zbieramy się. Czekaj, bo ja tu jeszcze No i patrzcie, do czego to doszło. Idziemy na spacer. Idziemy do Domu Kultury, mamy blisko to się przejdziemy, chodźcie. Tylko no, czasu coraz mniej. Jak to Matylda powiedziała? Za dobrze mi dzisiaj szło. Tak bardzo ładnie to ujęła. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym tutaj czegoś nie pomyliła. I pomyliłam co? Godzinę. Zajęcia manualne zaczynają się o 15, po 16. I tak mi się wydawało, że coś za łatwo mi się to wszystko składało. A teraz już rozumiem, dlaczego miało być trudno. Bo o 16 zaczyna się też Matyldy basen. A o 17 kończą się zajęcia manualne i również zaczyna się mój Klary basen. A teraz siedzimy w Domu Kultury, bo przyszłyśmy tutaj o godzinę za wcześnie. Także nie, będziemy się przejść chyba, co? A co jeśli się wtedy spóźnimy? Słucham. A co jeśli się wtedy spóźnimy? Spóźnimy się? Dobra, idziemy gdzieś. Więc sytuację mamy następującą. Matyśka została zostawiona na basenie jakieś 15 minut przed czasem. Przyszłam szybko tutaj do Domu Kultury z Klarą. Ją zostawiłam, teraz wracam do domu po samochód. Bo jednak będzie mi chyba wygodniej odebrać ją autem i szybciej ją dowiozę po prostu ten basen, chociaż to jest w sumie 500 metrów, więc żadna tragedia. No ale nic, idę, bo i tak nie wzięłam dla niej worka na basen, więc tak i tak muszę wrócić do domu. No taka, powiem wam, latanina trochę, ale do przeżycia. Na szczęście jest ciepło. Mam lekką wiosenną kurtkę. Nie wiem, ile jest stopni, ale jest po 16 w tej chwili. Jest naprawdę dość przyjemnie. Fajnie. Warsiaka mi się pod wózka trafiła. Jak jest? Fajnie. Twoim ulubionym Cadillaciem. Moim ulubionym Cadillaciem. Nie wybrzedzam, bo latam między Domem Kultury a basenem już 3 razy chyba. Tą i z powrotem.
I jednak stwierdzam, że chyba samochodem tam jeździć, bo ciężko mi będzie się uwinąć z tym jednak w czasie. A teraz tu wracam. To wszystko się uda, jak będziesz miała gdzie zaparkować. A tam właśnie patrzyłam, są same puste miejsce o tej porze, wiesz? Ale dobra, zobaczymy. No, w jedno... A to teraz cię gdzieś zawieźć? Nie, teraz to ja muszę wziąć worek na basen dla Klary, bo... No bo już muszę być przygotowana. A tata sobie odebrał te rzeczy? No. Dobrze, no to tu robimy przerwę. Przynajmniej ja robię na chwilę. Jestem już pod Domem Kultury z powrotem. Odbieram Klarę i jest za 15:05, także mamy... No dosłownie chwilę, żeby wrócić, przebrać się, zostawić Klarę na basenie, zabrać Matyldę. Jadę zatankować, na chwilę wstąpię do domu, może Matylda będzie chciała coś zjeść. No to dosłownie mamy, no nie wiem, 10 minut, 15, żeby zostawić rzeczy mokre. I lecimy do kościoła, a potem wracamy i jeszcze przyjdzie czas na jakąś naukę, albo lekturę, albo na coś. No i tyle. Dobrze, kawkę zdążyłam wypić. Taką błyskawiczną przed chwilą z Pawełkiem. Dobrze, odbieram to dziecko i lecimy dalej. Ciężko uwierzyć, ale właśnie skończyliśmy. Znaczy ja skończyłam, bo jak widać nie wszyscy jeszcze. Matylda skończy lekcję, jeszcze religia jest do skończenia. I co, wy się już najedliście, tak, we dwoje z Władkiem? Jak mnie nie było, tak? A ty nic nie jesz teraz? Nie, tylko chcę Inka. Inka, dobra. No to zrobię Inka. A ja kakałko. Mhm. No tak. A ja... To nie wiem co. Zmęczona jest. A ty no idziesz spać. Poszłabym, no. Ale dobra, jeszcze chwila. Już kończymy. Ogarnęłam jedzenie w kuchni, pakowałam co się dało. Nie wiem dlaczego tak szybko zasypiasz. No tak zasypiam, bo jestem wykończona w dniu. Ale liczę na to, że jutro będzie trochę spokojniej. Tego się trzymajmy. I na tym kończymy. Kończę ten film dzisiaj. Bo już, jak mówię, będę robiła wszystko, żeby po prostu... Żebyśmy szybko zakończyli ten dzień dzisiaj i żeby można było chwilę odpocząć. Prawda? Może jutro będzie trochę więcej luzu, to pojedziemy sobie pooglądać te maski, to chcieliście pooglądać. Tak. I te takie makijaże. Mhm. No dobrze, a tutaj w ogóle jeszcze moje skarpetki się załapały. Tych jeszcze nie próbowałam. Próbowałam nawilżających i są super tak w ogóle. A to są w ogóle takie pielęgnacyjne skarpetki do stóp. Tych jeszcze nie próbowałam. Te są złuszczające. Ale zima to jest dobry czas, żeby robić takie eksperymenty. Bo stóp się tak bardzo nie pokazuje, więc można sprawdzić, czy to działa. I jak bardzo intensywnie. Póki co kończę, bo nawet wyglądam źle. Już mi się makijaż zna. Nie, to jest taka maseczka, żeby mieć ładne stopy. Ale ja zawsze mam ładne. Ty masz zawsze ładne, no. Nie wiem. No dobra. Dajmy Matyśce jeszcze chwilę skupienia i ciszy. I tyle. No. To co mówimy? Dobranoc. Dobranoc. Do jutra. Do widzenia. Dzień dobry. Ślepagienia. Dzień dobry. Kup se trąbkę. Na pierdolenie. No, widzisz, na ciebie to można liczyć. Nie przeszkadzamy ci, Matyśku? Nie. No dobrze, to teraz już naprawdę kończyłam. Bye! Pa!